Mieszkańcy Katowic i okolic jeszcze przez kilka tygodni mogą odetchnąć. Polskie Linie Kolejowe poinformowały dzisiaj o przesunięciu terminów rozpoczęcia prac budowlanych na 2 z 6 wiaduktów w Katowicach. Paweł Jędrusik. Prace na wiadukcie przy ulicy Mikołowskiej w Katowicach miały rozpocząć się 23 września. Ten termin PKP przesunęły na 7 października. Zmianie uległ również termin rozpoczęcia prac przy wiadukcie na ulicy Granicznej. Te rozpoczną się 25 września. Mamy nadzieję, że te dodatkowe kilka dni na akcję informacyjną pomogą przyzwyczaić się mieszkańcom Katowic do tych istotnych zmian w organizacji ruchu. Problem będą mieli nie tylko kierowcy, ale także pasażerowie komunikacji miejskiej. Szczególnie odczują to osoby, które jeżdżą autobusami ulicą Mikołowską. Linie, które są przelotowe, będą jeździły objazdem przez wiadukt ulicą Świętego Jana, więc to dla części pasażerów będzie wydłużenie trasy. Natomiast część kursów, które kończyły bieg czy na dworcu, czy na Centrum Przesiadkowym Sądowa, będą kończyły wcześniej, czyli w okolicach Placu Andrzeja. W związku z tym mieszkańcy będą musieli przejść przez dworzec, aby kontynuować podróż. W terenie mają pomóc informatorzy, którzy będą mówić pasażerom, jak można się przesiąść. GZM wprowadzi również ułatwienia taryfowe. Jeśli ktoś będzie posiadał jednorazowy bilet, to przy przesiadce będzie on dalej ważny. Warto jednak dodać, że początkiem października na uczelnie wrócą studenci, co najprawdopodobniej zwiększy ruch na drogach. Myślę, że paraliżu nie będzie. Mieszkańcy naszego miasta znieśli, tak to powiem, i budowę DTS-ki, i tunelu pod rondem, i przebudowy węzła na Giszowcu, węzła drogowego, więc myślę, że mając na uwadze to, w jaki sposób poprawi się funkcjonowanie miasta i całego regionu po tej przebudowie, dadzą sobie emocjonalnie także z tym radę. Ale te emocje będą mieszkańcom towarzyszyć przez 4 lata, bo tyle potrwa realizacja całej inwestycji.